Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam kosmetyki, które przywiozłam ze sobą z ostatniego pobytu w Polsce. Nazwijmy, że będzie to taki mój mini haul zakupowy. I zaczynam od razu od świetnej polskiej marki, która jest nowością w mojej pielęgnacji i jest to marka Senelle. Jest to marka, która robi kosmetyki dostosowane do każdej pory roku, czyli robi serię na lato, jesień, zimę i wiosnę. Bo jak pewnie wiecie, nasza skóra w zależności od pory roku wymaga też różnej pielęgnacji. Wiadomo, zimą potrzebujemy bardziej działania odżywczego, ochronnego, wzmacniającego naszą barierę ochronną oraz działania regeneracyjnego. Z kolei latem bardziej trzeba stawiać na ochronę przeciwsłoneczną, na nawilżanie, na dodawanie skórze antyoksydantów, które są takim naszą naturalną bronią w walce z działaniem szkodliwych rodników itd. I właśnie Senelle przysłało mi, bo to jest prezent, który dostałam od tej marki, regenerujące serum olejowe ze swojej kolekcji zimowej, czyli Winter. I jest to serum wzmacniające skórę, które ma wzmacniać ten naturalny płaszcz hydrolipidowy, czyli chronić skórę przed działaniem szkodliwych rodników, ma też łagodzić podrażnienia i wspomagać regenerację skóry. Ja zaczęłam już to serum używać. Podczas pobytu w Polsce moja skóra była bardzo podrażniona, wiecie, zmiana wody, myślę, że lot, akurat też zmiany hormonalne, wszystko to, co się działo w moim organizmie, wpłynęło na to, że moja skóra wyglądała po prostu okropnie, była zaczerwieniona, miałam bardzo takie mocno widoczne stany zapalne. I tuż po powrocie zaczęłam stosować to serum, no i w tej chwili jestem tydzień po powrocie, jak widzicie, już jest wszystko ok. Stosuję je na noc. Bazą tego serum jest olej żurawinowy, który jest bogaty w kwasy omega 3 i 6. Jest tutaj też olej rokitnikowy, który jest niezwykle bogatym olejem, jeśli chodzi o witaminy i antyoksydanty, oraz olej z awokado. Serum ma piękny zapach. Na pewno jego recenzja pojawi się wkrótce na blogu. Drugim kosmetykiem, również Senelle z kolekcji zimowej, jest oczyszczający olejek do demakijażu. Jest to olejek hydrofilny, którego zadaniem jest usuwać makijaż i oczyszczać skórę. Ten olejek nakłada się na suchą skórę, którą następnie się masuje, i zmywa ciepłą wodą, czyli ten olejek wchodzi w reakcję z wodą i pomaga usunąć dobrze te zanieczyszczenia, nie wymaga stosowania żadnych ściereczek, myjek itd., jak to jest w przypadku olejków, które stosujemy do oczyszczenia twarzy, do OCM itd. Skład tego olejku to również olej z nasion żurawiny. Oprócz tego jest tutaj, żebym się nie pomyliła, olej ze słodkich migdałów, jest też witamina E i jest olej rokitnikowy. Skóra jest po nim dobrze oczyszczona, bo już ten olejek stosuje. Olejek nie podrażnia oczu, nie pozostawia na nich uczucia takiej gęstej mgły. Oczywiście no, trzeba go zmyć, no bo wiadomo, to jest tylko pierwszy etap demakijażu i później skóra wymaga oczyszczenia jakimś kosmetykiem myjącym. Ale sprawia, że ta skóra jest właśnie taka miękka, bardzo przyjemna w dotyku, no i czysta. I ostatnim kosmetykiem, Senelle, który właśnie zaczęłam używać, jest korygujący krem pod oczy. Jest to krem z kolekcji Summer, czyli z kolekcji na lato, z serii właściwie. No i słuchajcie, co Wam mogę powiedzieć? Ja nie jestem specjalistką od kremów pod oczy, zresztą okolica moich oczu, poza tym, że wymaga jakiejś tam pielęgnacji, no bo wiadomo, zmarszczki i tak dalej, to ja nie mam problemów ani z sińcami pod oczami, ani z cieniami pod oczami. A ten krem ma za zadanie tak wzmacniać, odżywiać, regenerować, oczywiście nawilżać, sprawiać, że ta skóra jest bardziej gęsta pod oczami, ale też właśnie przy dłuższym stosowaniu minimalizować te cienie pod oczami i zmniejszać opuchliznę. Na ten moment, bo stosuję go dopiero od tygodnia, mogę powiedzieć, że na pewno jest to krem, który wchłania się ekspresowo. To jest najlepiej wchłaniający się krem pod oczy, jaki miałam do tej pory. I to jest dosłownie parę minut, jak ja ten krem wklepuję i za chwilę skóra jest sucha. Ja nie czuję, żebym miała tutaj wilgotno, żeby coś mi tam wpadało do oczu, żeby mi się coś rolowało i tak dalej. Więc na pewno ten krem jest świetną bazą pod makijaż. Rano myślę, że spokojnie na 5 minut przed nałożeniem podkładu można sobie ten kremik nałożyć i po 5 minutach już można sobie robić makijaż. Kolejne kosmetyki, które ze sobą przywiozłam, pochodzą ze sklepu Eco & Well. I tak, jest to pianka Alchemy, pianka do oczyszczania twarzy i do demakijażu, bardzo łagodna.
naturalna, organiczna pianka. Jest to kosmetyk wegański. Marka Alchemy stosuje w swoich kosmetykach same surowce naturalne w bardzo wysokim stężeniu i podobno właśnie dzięki temu są one tak super skuteczne i łagodne dla skóry. I akurat ta pianka jest właśnie przeznaczona do pielęgnacji skóry bardzo suchej, wrażliwej, skóry podrażnionej jakimiś tam zapikami kosmetycznymi, podrażnionej słońcem i skóry z atopowym zapaleniem skóry. Powiem Wam tak, już ją stosuję, widzicie tutaj troszeczkę już mi tej pianki ubyło. Stosuję ją i wieczorem, i rano do mycia twarzy. No i jest tak, jest bardzo delikatna. Pięknie pachnie, skóra po niej jest nie tylko czysta, ale przede wszystkim to, na co ja największą uwagę zwracam w przypadku kosmetyków myjących, nie jest ściągnięta, czyli nie ma tego nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia, że od razu trzeba nakładać krem, bo inaczej to wiadomo. Także super, super. Myślę, że o tej piance też na blogu na pewno napiszę, a być może nagram też oddzielną recenzję jeszcze tutaj. I drugim kosmetykiem, który przyjechał do mnie razem z tą pianką, to też jest Alchemie i to jest krem pod oczy. Jeszcze jest w opakowaniu, dlatego że teraz używam tego kremu Senelle, więc ten czeka na swoją kolej. Krem ma 15 ml. Jest to krem, który ma za zadanie wzmacniać skórę pod oczami, czyli tak sprawić, że ona będzie bardziej gęsta, bardziej jędrna. Że te zmarszczki, które już są, będą mniej widoczne. No i też ma spowalniać procesy starzenia, a oczywiście też odżywiać, regenerować i tak dalej. Tego kremu też jestem bardzo ciekawa i jeszcze Wam powiem, co zawiera w składzie. Bazą tego kremu jest woda z chabra włowatka, który wykazuje działanie łagodzące i jest bardzo często stosowanym kosmetykiem w kremach pod oczy. Jest tutaj też, teraz żebym się nie pomyliła, przepraszam, muszę przeczytać, fitokompleks z kwiatów dziewanny, olej z subaki i kofeina. Także krem prezentuje się tak. I też, podobnie tak jak pianka, jest kosmetykiem wegańskim. Kolejne kosmetyki, tym razem coś do mycia. I to jest tak. Marka Herbs & Hydropure, naturalne mydło. Tutaj mam naturalne mydło w piance. Mydło z mlekiem i miodem, słuchajcie. 100% naturalne, nietestowane na zwierzętach, bardzo delikatne, pachnące tak, że po prostu jak się nim umyję, to o, mam ochotę cały czas chodzić, wąchać ręce, wąchać swoją skórę. Bardzo, bardzo fajny produkt. Dostałam tych mydeł, chyba 3-4 rodzaje, bo też mydła potasowe, takie w płynie. Przywiozłam na razie ze sobą tylko to mydło, dlatego że więcej nie zmieściło mi się do walizki, ale reszta dojedzie na dniach. Poza tym mydłem dostałam też w prezencie od tej marki czarne mydło Savon Nord i tutaj jest z wąkrotką azjatycką. O mydle Savon Nord myślę, że nie muszę Wam mówić, jest to marokańskie czarne mydło na bazie zmydlonych oliwek, które nadaje się świetnie do mycia twarzy jako peeling, czy tak, do mycia twarzy, ale oczywiście nie za często, jako peeling enzymatyczny, bo też ma takie właściwości oczyszczające i oczywiście do oczyszczania ciała, do takiego domowego rytuału hamam. I kolejny kosmetyk, Pure Soap, to jest tradycyjne takie mydło w kostce, za chwilę je Wam otworzę, tutaj widzicie są znaczki, co to mydło ma, czego nie ma i tak dalej. Ja tutaj mam akurat mydło z perłą. Mydło jest na bazie oleju palmowego, zawiera też ekstrakt z pereł, tak jak powiedziałam, nie ma tutaj żadnych sztucznych barwników, sztucznych substancji zapachowych i tak dalej. Bardzo podoba mi się w ogóle opakowanie tekturowe tego mydła i zobaczcie, widzicie tą perłę? Czyli mydło ma nie tylko ekstrakt z pereł, ale też perła jest tutaj w mydełku. No i pachnie pięknie, bardzo delikatnie, tak kremowo. My jesteśmy w ogóle w domu wielkimi fanami mydeł. Mój mąż, moja córka myją się właśnie mydłami, dlatego no bardzo się cieszę tutaj, że będę miała okazję poznać mydło właśnie z tej polskiej manufaktury. Ok, to teraz czas na zakupy ze sklepu Trini.pl. Zacznę od włosów. Szampon aloesowy Equilibra. Bardzo lubię ten szampon, jest to jedno z moich odkryć zeszłego roku. Niewiele mu zabrakło, żeby dostać swoje miejsce w ulubieńcach roku, o których pisałam niedawno na blogu.
Ale no, ten szampon zdecydowanie zasługuje na to miano i teraz chyba żałuję, że tego nie zrobiłam. 98% składników tego szamponu to są składniki naturalne, jest to oczywiście ekstrakt z aloesu. No i ten szampon jest bardzo delikatny dla moich włosów, ale też sprawia, że te włosy są takie bardziej, wiecie, odbite u nasady, bo ja mam generalnie bardzo cienkie włosy, mam ich mało i na dodatek one mi się ostatnio bardzo przytłuszczają, dlatego no, on tutaj świetnie się sprawdza, bo nie tylko ich właśnie unosi u nasady, ale one też są bardziej sypkie, są dłużej świeże i też nie podrażnia skóry głowy, wręcz łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienie i tak dalej. I do włosów również kupiłam sobie mydło Nail, mydło Aleppo. Ja kupiłam mydło z olejkiem arganowym i z glinką rasul. I to mydło będzie służyło do mycia skóry głowy, dlatego że zaczynam teraz taką właśnie kurację spowalniającą przytłuszczenie włosów. I wcierka jantar, jest to odżywka z wyciągiem z bursztynu do skóry głowy, czyli nie do włosów, a właśnie do skalpu, do skóry głowy. Nie jest to produkt taki w 100% naturalny, bo zawiera alkohol, więc na pewno nie jest to produkt, który będę stosować codziennie. I tak sobie myślę, że właśnie ta kuracja moja, bo jeszcze nie przemyślałam, jak to ma wyglądać, ale to już się wszystko dzieje, że będę myła tym mydłem skórę głowy właśnie dwa razy w tygodniu, po czym będę wcierać też tą wcierkę w skórę głowy. Oczywiście po umyciu mydłem na włosy idzie odżywka, na to też idzie później bukanka octowa, żeby te włosy były miękkie, były lśniące i bo nie wiem, czy wiecie, że generalnie samo umycie włosów takim mydłem powoduje, że one są bardzo suche, tępe, sztywne, takie przypominające bardziej siano, trudne do rozczesania, więc generalnie nie polecam. I jeszcze dodam, że tym mydłem będę myła tylko właśnie tutaj skórę głowy, a końcówki włosów będę myła delikatnym szamponem i najpewniej będzie to Equilibra albo któryś z szamponów Organic Shop, które pokażę Wam za chwilę. Kolejnymi produktami, które kupiłam sobie w trini.pl jest tak. Płyn micelarny, nie wiem, którą nazwę Wam powiedzieć, Le Café de Beauty, czy Café Krasoty, bo to jest rosyjskiej marki Café Krasoty. I ten płyn miałam okazję już wypróbować u koleżanki, bardzo fajnie mi się sprawdził, przede wszystkim dlatego, że nie podrażnił mi oczu, nie było żadnego szczypania, pieczenia i tak dalej. Dlatego specjalnie też czekałam, bo był moment, że on nie był dostępny, więc ze swoim zamówieniem czekałam na dostawę. Także jestem pewna, że będzie mi się świetnie sprawdzał. Kolejny zakup to już nie wiem, która butelka mojego ulubionego toniku. Ekolaboratorie, Ecolab, Ecelab. Ta marka generalnie jest znana pod wieloma nazwami tutaj u nas w Polsce. Generalnie chodzi o to, nie wiem czy kiedyś ktoś Wam wyjaśniał, Ekolaboratorie, czyli tak jak się tutaj nazwała ta firma, jest nazwą zastrzeżoną, jest bodajże amerykańska jakaś firma właśnie działająca pod tą nazwą. No i generalnie jest tak, każda firma, znaczy marka, sklep, który będzie używał tej nazwy, a która nie dotyczy nazwy tamtych produktów, no grozi mu jakaś tam kara, że zostanie nałożona kara finansowa za bezprawne używanie, posługiwanie się tą nazwą. Stąd takie zamieszanie w polskich sklepach internetowych, że w części te produkty są pod nazwą Eolab, Ecelab, Eolaboratorie, Ecolab i tak dalej. Także no, produkt zazwyczaj jest jeden i ten sam, tylko te nazwy są różne, co może wprowadzać taką niepewność, czy to na pewno o tym samym mówimy. I mój tonik, tak jak mówiłam, to jest już któraś z kolei butelka, zawiera 95% składników organicznych. No i słuchajcie, on jest tak delikatny dla mojej skóry, świetnie on nawilża, łagodzi, koi i jeszcze do tego tak cudownie pachnie, ja uwielbiam go używać. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że znowu go sobie kupiłam. I teraz będą dwie, znaczy nie, będzie jedna nowość i kosmetyk, który już kiedyś używałam i po który sięgnęłam ponownie. To może zacznijmy od tego właśnie już znanego, to jest krem Sobio, krem BB 5 w 1, czyli krem, który ma za zadanie wyrównywać koloryt skóry, pokrywać go tak jak taką niewidoczną warstwą makijażu. Tak jak, o teraz możecie zobaczyć, ja jestem tym kremem pomalowana, czyli nie mam żadnego podkładu, tylko właśnie ten BB cream, bo on w ogóle świetnie kryje. I dlatego tak bardzo go lubię. On też nawilża, rozświetla skórę, chroni ją przed promieniowaniem słonecznym. Tutaj mamy SPF 10 i podobno wykazuje też działanie przeciwzmarszczkowe. Dodam jeszcze tylko, że ja mam kolor najjaśniejszy, on występuje w dwóch kolorach. Mój to jest numer 01 bodajże. Chyba one się tak nazywają, tutaj akurat tego nie mam. A drugi kosmetyk, czyli ta nowość, która trafiła do mojej pielęgnacji, jest to wielokrotnie polecane mi serum rozświetlające Miossi. To jest polska marka.
I ono zawiera ekstrakt dzikiej róży, geranium, cyprys, witaminę E i C. I to jest takie serum w postaci takiego olejku. Jeszcze go nie otwierałam. Wybrałam sobie na razie buteleczkę 10 ml, dlatego że ja mam... Bardzo długo używam kosmetyków i bardzo nie lubię, jak one mi się gdzieś tam marnują czy zostają, a akurat to serum ma tylko 4 miesiące tak jakby przydatności od momencie otwarcia buteleczki, więc bardzo się obawiałam, że może mi się generalnie przeterminować i stwierdziłam, że wolę kupować w mniejszych pojemnościach i zużywać do końca, niż kupić większej i później żałować, że wyrzuciłam coś, co jest świetne, co mi się fajnie sprawdza, ale co już niestety, ale już nie może być stosowane do pielęgnacji. Także to serum na pewno zacznę używać. Zamienię z tym serum Senelle, które pokazywałam Wam jako pierwsze. I ostatnie nowości, które pojawiły się teraz w mojej pielęgnacji, które właśnie przywiozłam ze sobą z Polski, to są tak, szampony do włosów Organic Shop. Ja bardzo lubię szampony tej marki. Zresztą w tej chwili też myję tylko właśnie innym zestawem, bo oliwkowym. Użyłam też odżywek z tej samej serii. Właśnie dzisiaj mam włosy myte tymi szamponami. One są takie fajne, bo są bardzo delikatne, nie obciążają moich włosów, sprawiają, że właśnie one są tak odbite u nasady, dużo zachowują świeżość i tak dalej. I tym razem kupiłam sobie dwa szampony. Jest to szampon do włosów zwiększający objętość, który zawiera ekstrakt z ogórecznika i drzewa sandałowego, a ten drugi to jest szampon z olejem z pestek winogron i miodem. Ten ma za zadanie właśnie zwiększać objętość włosów, a ten jest taki lekki, do włosów delikatnych, do włosów właśnie przytłuszczających się i do włosów zniszczonych. I te szampony kupiłam sobie w takiej małej drogerii na lotnisku. Leciałam teraz z Warszawy, ale poprzednio, kiedy byłam w Gdańsku, to kupowałam je też sobie w Gdańsku. Ale Wy bez problemu kupicie sobie te szampony, pewnie wiecie, w drogeriach. Ostatnio były też w Biedronce, chyba po 6,49 i oczywiście w sklepach internetowych. I z tej samej marki kupiłam sobie też żele pod prysznic. Chyba się zasłoniłam właśnie. Jeden to jest mandarynkowa burza, taką mam nazwę, to jest orzeźwiający żel pod prysznic, a drugi źródła termalne, żel pod prysznic spa z aloesem, taki bardziej i z minerałami, taki bardziej odświeżający i neutralny. One również są bardzo delikatne, fajnie się pienią, bardzo lubię to, że są z pompką, więc to pod prysznicem się bardzo sprawdza. Bo właśnie jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Te szampony i odżywki Organic Shop mają jedną wadę i to samo dotyczy kosmetyków Baikal Herbals, że tutaj nie ma żadnego dozownika. Także jak widzicie, no to trzeba wylewać tak jak... Ja jestem jeszcze z tych czasów, że się myło włosy szamponem familijnym albo szamponem pokrzywowym, które też trzeba było z takiej butelki wylać sobie na dłoń, no i czasami można było przesadzić z tą ilością, no i teraz jest podobnie, tym bardziej, że ten szampon jest dosyć gęsty. Także myślę, że dobrym posunięciem ze strony producenta byłoby jednak tutaj zabezpieczenie jakoś tego otworu i wsadzenie tam, nie wiem, czy dozownika, czegokolwiek, żeby jednak ten szampon można sobie było w inny sposób dozować. A poza tym bardzo polecam. I to już wszystkie kosmetyki, które przyjechały ze mną ostatnio z Polski, także na tym kończy się mój haul zakupowy, gdzie nie poszalałam, ale ja też staram się kupować tylko kosmetyki, kiedy jeden mi się kończy i potrzebuję kupić następne, nie kupuję kosmetyków na zapas, poza szamponami, żelami pod prysznic, bo to wiadomo, to mi się nie zmarnuje, a to się zużywa na bieżąco, a na przykład kremy, sera do twarzy i tak dalej, no tutaj nie gromadzę, po prostu nie lubię, jak coś mi się przeterminowuje, poza tym wiecie, dzisiaj mogę mieć ochotę na jakiś krem, a za 3 miesiące stwierdzić, że jednak ja tego kremu nie chcę, a wolę użyć jakiś tam następny. Takich sytuacji wolę unikać. Linki do wszystkich tych produktów i ich opis znajdziecie w opisie do tego filmu. Zapraszam Was też oczywiście na bloga i do subskrybowania mojego kanału, bo już niedługo pojawi się następny film, w którym tym razem opowiem Wam o czymś związanym z życiem w Norwegii. Do zobaczenia, cześć!